Witam Państwa. Dzisiejsza prezentacja poświęcona będzie liczności próby. Zacznę od omówienia kilku ważnych aspektów, o których należy pamiętać wybierając próbę, a następnie w dwóch praktycznych przykładach pokażę, w jaki sposób można wyznaczyć niezbędną liczność próby. Zaczynając badanie, należy sobie zdawać sprawę z populacji, jaką jesteśmy zainteresowani i co jest celem naszych badań, ponieważ obie te kwestie są ściśle związane z doborem próby właśnie. Populacja jest często bardzo dużym zbiorem obiektów, przez co chcąc uzyskać pewną wiedzę o populacji, musielibyśmy dysponować dużymi środkami na przeprowadzenie badań i poświęcić im dużo czasu. Co więcej, populacja potrafi być dynamiczna i najczęściej taka właśnie jest, to znaczy zmienna. Na przykład, gdybyśmy byli zainteresowani przeprowadzeniem badań dla województwa podkarpackiego, to znaczy dla osób zamieszkujących to województwo. Ponieważ populacja osób tego województwa jest stosunkowo duża, na badanie musielibyśmy poświęcić nie jeden punkt w czasie, ale pewien dłuższy odcinek. Dotarcie do wszystkich osób z populacji i skłonienie ich do wzięcia udziału w badaniu byłoby tutaj niezmiernie trudne. Dodatkowo w trakcie tych badań nasza populacja może się zmieniać, bo będą się rodziły dzieci, ludzie będą umierać, przeprowadzać się z innych, no i do innych województw, a zatem populacja będzie zmieniać się dynamicznie w czasie, co dodatkowo utrudni przeprowadzenie badań. Jak widzimy, badanie takich populacji może być niezmiernie trudne, stąd konieczność wyboru próby właśnie. Próby, która będzie populację reprezentowała. Próba zawsze jest pewną mniejszą częścią populacji, a zatem jest w pewnym sensie ułomna, bo nie odzwierciedla jej nigdy dokładnie. Wystarczy bowiem, że w próbie znajdzie się o jedna osoba mniej niż w populacji i już w pełni nie zostaną odzwierciedlone wszystkie cechy populacji, ponieważ zabraknie tych pewnych unikatowych cech związanych z tą właśnie pominiętą osobą. Zatem wykorzystując w analizie próbę, a nie populację, godzimy się na utratę pewnych informacji. Na szczęście z drugiej strony, ponieważ próba z reguły jest znacznie mniejsza niż populacja, to dysponując z góry zaplanowanymi środkami, możemy przebadać próbę znacznie dokładniej, niż byśmy mogli przebadać populację. Możemy przeprowadzić więcej badań, uzyskując w ten sposób więcej informacji, których nie uzyskalibyśmy, badając populację, gdyż na takie pogłębione badanie całej populacji nie starczyłoby nam po prostu środków. A więc przeprowadzając badanie na próbie, z jednej strony tracimy, ale z drugiej strony zyskujemy pewne informacje. Zdefiniujmy teraz inną populację. Niech naszą populacją badaną będą osoby chorujące na nadciśnienie w Polsce. A celem badania niech będzie porównanie skuteczności dwóch leków obniżających ciśnienie. I w takiej sytuacji musimy sobie zdawać sprawę, że próba musi być tak dobrana i na tyle liczna, by wyniki z naszej próby można było odnieść do populacji. I aby to było możliwe, próba powinna być takim lustrem populacji. Niestety nigdy nie odzwierciedli jej dokładnie, ale powinna być do niej podobna pod względem tych cech, które są ważne z punktu widzenia naszego badania. Zatem już na początku te cechy należy zdefiniować. Jeśli obydwa sposoby leczenia dotyczą nie tylko dorosłych, ale także dzieci, wówczas w próbie również muszą się znaleźć dzieci. Jeśli leczenie dotyczy obu płci, to wtedy obie płcie muszą być w próbie reprezentowane. Jeśli w populacji są osoby chorujące na przykład na cukrzycę, to w naszej próbie w odpowiednich proporcjach takie osoby powinny się znaleźć. Generalnie powinniśmy pamiętać, aby struktura tych cech,
które mają wpływ na nasze badanie, w tym przypadku związanych z poziomem ciśnienia, miała odzwierciedlenie w próbie. Jeśli tak jest, będziemy mieć możliwość uogólnienia wyników naszych badań na populację, no a to przecież jest celem, naszym celem badaczy. No, dlaczego to jest celem? Pisząc prace naukowe, każdy badacz zdaje sobie sprawę, że nie pisze ich dla siebie i ważne jest, by wnosiły one pewną wiedzę do danej dziedziny nauki, bo w ten sposób mają szansę być opublikowane. Osoba czytająca taką pracę na temat porównania tych dwóch sposobów leczenia nadciśnienia, jeśli będzie to lekarz na przykład, będzie chciała wykorzystać tę wiedzę do leczenia swoich pacjentów chorujących na nadciśnienie, czyli pacjentów z populacji właśnie, a niekoniecznie z próby. Zatem będzie chciała wiedzieć, na ile wyniki uzyskane na bazie danej próby można odnieść do populacji. Próba i populacja zawsze różnią się, no ponieważ nie są tym samym zbiorem, ale nie powinny różnić się znacznie strukturą tych cech, które są ważne z punktu widzenia danego badania, danego zjawiska. Jeśli bowiem w próbie nie ma lub jeśli jest zbyt mała w stosunku do populacji grupa dzieci, wówczas nie wiadomo, czy wskazany w badaniu sposób leczenia będzie dobry dla pacjenta, którym jest dziecko. Zatem zdefiniowanie populacji i celu badania, a potem wskazanie sposobu doboru próby jest pierwszym i jednym z najważniejszych aspektów pracy naukowej. Jeśli próba i populacja różnią się co do tych ważnych cech, bo jeśli badacz w ogóle zapomniał wskazać na zakres podobieństwa próby i populacji, no to wtedy uzyskane przez niego wyniki będą niewątpliwie dobre, ale tylko dla tej próby. Nie powinno się ich uogólniać na populację. W jaki sposób i jak dużą wybrać próbę, by odzwierciedlała dobrze populację? Należy zwrócić uwagę na jej losowość. Próba losowa to taka, w której każdy element z populacji ma szansę, no a najlepiej, żeby miał taką szansę, znalezienia się w tej próbie. Czyli jeśli tak jest, to znaczy, że dobieramy obiekty badane w sposób losowy. I wtedy struktura wielu cech będzie dobrze odzwierciedlona w naszej próbie. No bo dlaczego miałoby być inaczej? Dlaczego mielibyśmy na przykład zebrać zbyt małą grupę dzieci w próbie w stosunku do populacji, jeśli miałyby one, te dzieci, taką samą szansę znalezienia się w próbie jak osoby dorosłe? Niestety dobór zupełnie losowy jest często bardzo trudny, a nawet niemożliwy. Powinniśmy się jednak starać sprostać takiemu zadaniu. Ja na końcu niniejszej prezentacji pokażę, jak możemy pomóc sobie w doborze losowym w niektórych takich specyficznych sytuacjach. Wróćmy jednak do głównego aspektu, czyli do tematu tej prezentacji, do liczności próby. Jak duża powinna być próba, by odzwierciedlać dobrze, to znaczy z dużą dokładnością, naszą populację badaną, czyli osoby chorujące na nadciśnienie w Polsce. Czy dwie osoby chorujące na nadciśnienie będą wystarczające? No pewnie nie, ponieważ jeśli jedna z nich będzie dzieckiem chorującym na cukrzycę, a druga dorosłym niechorującym na cukrzycę, to ani struktura wieku nie będzie dobrze odzwierciedlona w próbie i w populacji, bo zbyt duży odsetek dzieci, aż 50%, się znajduje w próbie, ani struktura chorujących na cukrzycę, bo 50% to również jest stanowczo za dużo. Czy 10 osób to wystarczająca liczność w takim przypadku? No zakładamy, że zachowana jest losowość, czyli dobór osób w sposób losowy. No pewnie 10 osób to nie będzie wystarczająca liczność, bo niektóre struktury mogą być w dalszym ciągu niezachowane albo obarczone zbyt dużym błędem. Ogólnie czym więcej dobierzemy osób do próby w sposób losowy, tym większa szansa na to, że próba dobrze odzwierciedli populację, czyli struktury będą odzwierciedlone z możliwie małym błędem. Taka wielkość dopuszczonego błędu jest tutaj bardzo ważna.
Widzimy bowiem, że jeśli próba jest mała, struktury mogą być obarczone dużym błędem. A czym większa, tym popełniany błąd będzie mniejszy. Zawsze musimy zgodzić się na pewien błąd, ponieważ dysponujemy próbą, a chcemy mówić o populacji. Ale to właśnie od nas, jako od badaczy, zależy, jak duży błąd dopuszczamy i to ten błąd właśnie będzie miał zasadniczy wpływ na wielkość próby. Ów błąd, czy też margines błędu, o którym mowa do tej pory, w statystyce nazywany jest przedziałem ufności. Ja jednak zostanę przy potocznej nazwie, będę go nazywała po prostu błędem, bądź też marginesem. Mamy kolejny przykład. Jest to populacja osób uprawnionych do głosowania na prezydenta Polski, przy czym jesteśmy zainteresowani poparciem w procentach dla poszczególnych kandydatów. Chcemy wiedzieć, ile osób wybrać do próby, aby uzyskany odsetek obarczony był możliwie małym błędem. Przy czym wielkość tego błędu ustawiliśmy na poziomie 2% i to od nas, jako od badaczy, zależy, jak wysoki poziom błędu dopuścimy. Jak mogłaby wyglądać sytuacja w konkretnym badaniu? W konkretnym badaniu przede wszystkim na etapie wyboru liczności próby nie wiemy, jakim poparciem cieszą się poszczególni kandydaci. A zatem nie znamy tych odsetków wypisanych tutaj. Nie znamy wartości 45%, 20%, 5% i 1%. Natomiast znamy wielkość dopuszczonego błędu. A zatem, gdyby wybierając odpowiednio liczną próbę dla tego błędu, gdybyśmy po wybraniu takiej próby wyliczyli odsetki poparcia dla poszczególnych kandydatów i gdyby okazało się, że pierwszy kandydat cieszy się poparciem 45% w tej właśnie próbie, to rzeczywiste poparcie, czyli poparcie w populacji, mieściłoby się w granicach 2% błędu, a zatem od 43% do 47%. I podobnie dla pozostałych kandydatów możemy te wielkości obliczyć. W jaki sposób zatem wyliczyć tą niezbędną liczność próby, przy której taka wielkość błędu będzie zachowana? Udajemy się do programu PQStat. Żeby można było dokonać obliczeń, musimy mieć tutaj arkusz z danymi, bądź po prostu pusty arkusz. Ja wybiorę pusty arkusz. I dalej aktywne będzie menu statystyki w takiej sytuacji. Korzystam z statystyki. Niezbędna liczność próby. W oknie tej analizy ustawiam, czy pozostaję przy ustawieniu proporcji, dlatego że te proporcje w populacji chcę właśnie szacować. Do takiego szacunku niezbędne jest ustawienie zarówno poziomu istotności, jak i błędu szacunku. Błąd szacunku to jest ta wartość, ten margines, o którym mówiliśmy przed chwilą i on będzie przez nas ustawiony na poziomie 2%, a zatem pozostawię wpisaną tutaj wartość. Poziom istotności omówię za chwilę, natomiast opcja liczność populacji. Liczność populacji może być nieznana, a w momencie, kiedy jest znana, możemy taką liczność wpisać w tym miejscu. Wybór tej opcji ma znaczenie na wielkość tej liczności próby wtedy, kiedy populacja jest stosunkowo nieduża. Jeśli populacja jest bardzo duża, tak jak w naszym przypadku, wybór każdej z tych opcji da podobną wielkość niezbędnej liczności próby, podobną bądź dokładnie taką samą. Ja zatem pozostaję przy opcji nieznana liczność populacji, pozostawiam poziom błędu w wielkości 2% i obliczymy niezbędną liczność próby. W naszym przypadku potrzebujemy wybrać losowo 2401 osób do badania, ponieważ mamy wartość po przecinku, a każda wartość po przecinku w przypadku niezbędnej liczności próby powinna być zaokrąglana w górę, zatem 2401 osób potrzebuje wybrać, 2401 bądź więcej, aby móc szacować poparcie dla poszczególnych kandydatów z błędem nie większym niż 2%. Wracamy do prezentacji.
przypadku tych kandydatów, których poparcie jest stosunkowo duże, taki błąd szacunku jest akceptowalny. Natomiast w przypadku kandydata ostatniego, dla którego poparcie kształtuje się na dość niskim poziomie, około 1%, błąd szacunku wielkości 2% jest stanowczo za duży. Aby można było przeprowadzać badanie również uwzględniając tego kandydata, należałoby błąd szacunku zmniejszyć. Ten błąd powinien być mniejszy przynajmniej od wartości 1%. Zobaczymy, jaka będzie liczność. Przypominam, że w tej chwili ona wynosi 2401 przy tym błędzie szacunku 2%. Zobaczymy, jaka to będzie liczność w momencie, kiedy będę zmniejszała błąd. Wracam do programu i ustawię na razie 1% błąd. Widzimy, że niezbędna liczność próby została zwiększona. Jeśli błąd jeszcze zmniejszę do połowy procentu, to wówczas liczność jeszcze bardziej się zwiększa. A zatem czym mniejszy chcę popełnić błąd, szacując odsetki na bazie mojej próby, odsetki populacyjne na bazie mojej próby, tym większą powinnam mieć próbę. Dlatego, że czym większa próba, tym bardziej będzie podobna po prostu do populacji. W ten sposób mogę wpływać na liczność próby poprzez ustawianie błędu szacunku. Pozostanę przy wartości 2% raz jeszcze i zajmiemy się teraz poziomem istotności. Poziom istotności jest to również pewien rodzaj błędu, nazywany w statystyce błędem pierwszego rodzaju. Wiąże on się z prawdopodobieństwem, dlatego że próbę dobieramy w sposób losowy. A zatem może się zdarzyć, że deklarowane poparcie dla danego kandydata w naszej próbie będzie większe albo też mniejsze niż rzeczywiście jest w populacji i może wychodzić poza ów margines błędu 2%. Ono może wychodzić poza ten margines błędu 2% tylko w 5 sytuacjach na 100. Co oznacza w 5 sytuacjach na 100? Gdybym pobrała 100 losowych prób tej właśnie wielkości, to w 5 z nich może się zdarzyć, że w marginesie błędu, który zbuduję wokół wyznaczonej wartości poparcia, nie będzie tej rzeczywistej wartości poparcia dla kandydata. Będzie to rzadka sytuacja, bo tylko w 5 takich próbach na 100. Niestety, pobierając jedną próbę, nigdy nie wiemy, czy nasza próba nie jest tą jedną z 5 właśnie. Co się będzie działo, jeśli ten błąd będziemy zmniejszać? No podobnie jak z błędem szacunku. Zmniejszając poziom istotności, czyli zwiększając prawdopodobieństwo, że w tym przedziale rzeczywiście będzie populacyjna wartość, musimy zwiększyć liczność próby. Obydwa błędy są w ten sam sposób związane z niezbędną licznością próby. Zwiększając wartość tego błędu, zmniejszamy liczność próby, natomiast zmniejszając wartość błędu, liczność próby musi zostać zwiększona. I ostatni parametr do ustawienia tutaj możliwy, to jest proporcja oczekiwana. W przypadku, kiedy znamy poparcie dla kandydata, oczekujemy określonego poparcia, wiemy, jakie ono może być, wówczas to poparcie tutaj może być wpisane. Jeśli tego poparcia nie znamy, standardowo jest ono ustawiane na wartość 50%, przy czym przy tej wartości niezbędna liczność jest największa z możliwych. Wracamy zatem do prezentacji. Kolejny przykład dotyczy szacowania, ale tym razem nie proporcji, ale wartości średniej z pewnym marginesem błędu dopuszczonym. Tym razem populacją badaną są osoby chorujące na nadciśnienie w Polsce w latach 2005-2010 w wieku 20-40 lat. Jesteśmy zainteresowani średnią masą ciała takich osób i chcemy wiedzieć, jak dużą wybrać próbę, żeby ta średnia masa wyliczona na podstawie naszej próby obarczona była możliwie małym błędem. To znaczy, żeby była bliska tej rzeczywistej średniej masie występującej w populacji badanej, którą jesteśmy zainteresowani.
Błąd, jaki dopuszczamy, wynosi tym razem 3 kg. W przypadku szacowania wartości średniej konieczna jest wiedza na temat zmienności naszych danych, to znaczy na temat odchylenia standardowego w populacji, z której próbę pobieramy. Aby można było taką wartość wpisać, czy taką wartość wykorzystać, trzeba mieć jakąś wcześniejszą wiedzę odnośnie populacji, bądź to z publikacji naukowych, bądź z wcześniejszych badań pilotażowych chociażby. Wówczas ona będzie pochodziła z próby, ale będziemy mieć pewną szacunkową wielkość zmienności naszej grupy. W naszym przypadku zakładamy, że my tą wartość znamy i ona wynosi 18 kg. Przykład mógłby wyglądać w ten sposób. Ponieważ jesteśmy zainteresowani wartością średnią i dopuszczamy margines błędu w wielkości 3 kg, a więc jeśli na przykład w naszej próbie, którą zbierzemy, średnia wartość będzie wynosiła 88 kg, to wówczas ten margines błędu po dodaniu i odjęciu 3 kg będzie wynosił 85 do 91 i w tym marginesie powinna znajdować się średnia populacyjna. My oczywiście naszej średniej z próby, a tym bardziej średniej populacyjnej, nie znamy. Ją chcemy szacować. W jaki sposób będziemy mogli to wykonać? Wracamy do programu PQStat i tym razem zaznaczamy, że będziemy wyznaczać niezbędną liczność próby, ale szacując wartość średnią. Poziom istotności ustawmy na standardowym poziomie 5%. Wielkość błędu, przypominam, wynosi 3 kg w tym naszym zadaniu i to my decydujemy, jak duża jest to wartość. Natomiast odchylenie standardowe wynosi 18 kg. Nie znamy również liczności populacji. Jest ona na tyle duża, że możemy pozostać przy tej opcji i obliczymy niezbędną liczność. W naszym przypadku owa niezbędna liczność wynosi 139 osób, a zatem w przypadku, kiedy chcemy oszacować naszą średnią populacyjną z dokładnością do 3 kg, powinniśmy wybrać próbę losową składającą się ze 139 osób. Ponieważ próba powinna odzwierciedlać dobrze populację badaną, powinna być pewnym lustrem populacji, to oprócz tego, że ustalimy rozmiar takiej próby, aby zadbać o strukturę cech populacji, w naszej próbie, o odzwierciedlenie tej struktury, powinniśmy dobrać dane w sposób losowy. Pokażę Państwu, jak w prosty sposób można takie dane wylosować, korzystając z generatora liczb losowych, czy też pseudolosowych oraz z sortowania. Wracamy do programu PQStat, zamykamy okno niezbędnej liczności próby, otworzymy plik z przykładem. W pliku tym w pierwszej kolumnie znajdują się informacje na temat numeru indeksu pewnej grupy studentów. Przykład ten można uogólnić do innych sytuacji, kiedy znany jest operator losowania, to znaczy kiedy mamy dostęp do numerów bądź też do innych identyfikatorów osób, które chcemy wylosować. Mogą to być numery PESEL, mogą to być numery telefonów, w zależności od rodzaju populacji badanej. W tej sytuacji populacją badaną są studenci, a zatem w dziekanacie znajdują się numery indeksów tych studentów i spośród tych numerów, korzystając z tych numerów, można wylosować studentów do takiego badania. Wszystkich studentów tutaj w mojej populacji mamy ponad 10 tysięcy i będziemy chcieli wylosować 100 z nich. Załóżmy, że nasza niezbędna liczność próby wynosi 100. W jaki sposób bardzo szybko możemy takie numery indeksów wylosować? Skorzystamy z sortowania danych, udając się do dane i dalej sortuj. Posortujemy
według numerów indeksów, ale posortujemy w taki niestandardowy sposób, dlatego że nie skorzystamy z sortowania rosnąco ani malejąco, ale będziemy sortować losowo. Losowo, a zatem zgodnie z kolejnością pewnych liczb losowych. Sortujemy według numerów indeksu. Nasze dane zostały wymieszane w sposób losowy. Teraz biorąc pierwsze 100 osób na takiej liście, pierwsze 100 numerów indeksów, możemy uznać, że te numery, które się znalazły w pierwszej setce, ponieważ one znalazły się tam w sposób losowy, są naszymi wylosowanymi do analizy osobami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji poświęconych tematyce statystycznej.